Idą święta, czas stroić choinkę. Pod takim hasłem już po raz czwarty odbyła się impreza rodzinna w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Nasze muzeum po raz kolejny jest organizatorem imprezy Idą święta, czas stroić choinkę. Imprezy, która z roku na rok cieszy się większym powodzeniem i to nas z kolei muzealników bardzo cieszy, bowiem to, co proponujemy tutaj w muzeum, jest taką formą czy próbą zainteresowania głównie rodzin. To, co muzeum proponuje, jest nieco inną formą spędzenia tego czasu przedświątecznego, czasu z jednej strony niezwykle gorącego w związku z ogromem obowiązków, ale też czasu wyjątkowego, bo czasu magicznego, czasu przygotowań do wyjątkowych świąt. Z udziałem twórców ludowych, najwybitniejszych artystów naszego regionu, próbujemy pokazać, w jaki sposób można te święta czy ten okres przedświąteczny spędzić. Pokazać, że ozdoby choinkowe nie tylko kupuje się w hipermarketach, takie, które są właściwie dostępne na całym świecie, ale także można zrobić te ozdoby samemu. I właśnie choinka przystrojona takimi wykonanymi własnoręcznie ozdobami na pewno będzie choinką wyjątkową, choinką, do której na pewno każdy z członków rodziny będzie miał wyjątkowy sentyment. Na pewno to, co tutaj zaproponowaliśmy dzisiaj, no jest czymś innym, może niestandardowym, jeśli chodzi o ten czas przedświąteczny. Najmłodsi ostrołęczanie w asyście swoich opiekunów pod bacznym okiem twórców ludowych uczyli się wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych. Od kilku lat w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce prowadzone są takie przedświąteczne warsztaty. Zgodnie z teraźniejszymi świętami gwiazdki robimy zabawki na choinkę. Jest tutaj 10 twórców, a jak jest to potrzebne, to chyba widzimy po tych oblężonych stoiskach, gdzie przychodzą rodzice z dziećmi i wykonują pod okiem twórców różne zabawki, bo tak było dawno, dawno temu, kiedy był adwent, siadały mamy, babcie, wnuczki i całymi wieczorami robione były łańcuchy ze słomy, z bibułki, jeżyki z bibułki, bombki różnego rodzaju, wszystko to, co można było powiesić na choinkę. Przekazujemy tą wiedzę, którą posiedliśmy sami, ponieważ jesteśmy twórcami ludowymi i zależy nam na tym, żeby te tradycyjne wzory przekazywać jak najdłużej. To nie znaczy, że nie znamy nowych wzorów, ale naszym celem jest to, żeby to robić poprawnie, zgodnie z tradycją. Takie przedświąteczne warsztaty przypadły do gustu zwłaszcza maluchom. Podoba się nam, robimy różne rzeczy, robimy kwiatki i robimy różne świeczki i jeszcze robimy różne rzeczy. Mi się bardzo podoba na warsztatach i robimy takie świąteczne rzeczy. Ja zrobiłam takie zwierzątko i wszystkim się podobało. Tegoroczna impreza zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Jesteśmy też zaskoczeni bardzo pozytywnie, ogromnym zainteresowaniem tej imprezy. Cieszy nas obecność zwłaszcza tych najmłodszych, bo starszym chcemy przypomnieć, jak dawniej się spędzało ten czas przedświąteczny, natomiast młodszemu pokoleniu właściwie na nowo chcemy opowiedzieć, jak to właściwie powinien wyglądać ten okres, jak powinniśmy się do tych świąt przygotować, że poza wspólnym bieganiem po sklepach istnieje także alternatywa i można ten czas spędzić właśnie wspólnie z całą rodziną, przygotowując się do tych wyjątkowych świąt. Imprezie towarzyszył kramik regionalny z kurpiowskimi potrawami. Było też wspólne śpiewanie kolęd.